Gregor, a razem ze mną jest Basker, siema. No więc witamy w serii Don't Starve Together, gdzie spróbujemy przeżyć jak najwięcej dni jak najmniejszym kosztem i jak najprzyjemniej. Dokładnie. Powiem ci, że już klatek nie mam spadek. Tak? Spadek FPS-ów już nie mam. Czyli wszystko ładnie, pięknie. Tak. Może dlatego, że włączyłem przeglądarkę. No, zawsze zdrowo jest zagrać z przeglądarką. Czekaj, musimy pomyśleć, jaki w ogóle plan robimy. Co w ogóle chcemy osiągnąć. Znaczy, oprócz tego, że chcemy przeżyć jak najwięcej dni, nie? Tak, co mamy dookoła siebie? Tam mamy sawannę jakąś, tam bym się tam chyba wybrał wstecz. Czekaj. Mapa jest na mną. Czekaj, trzeba się... Dobra, mapę mamy, znaczy sawannę mamy tu. Na lewo. No, przy sawannie możemy trochę pożyć na początku. Tak. Bo tam może być trochę trawy. Ogólnie chciałbym zobaczyć, tam nie ma bawołów. Poczekaj, to ja idę tutaj od góry, a ty iść tam w dół. Okej. Tak jak będziemy musieli. Od razu zbieramy wszystko po drodze, no nie? Trzeba pierwszy dzień tak pozbierać, żeby mieć to. I przeżyć jak najwięcej dni, żeby zostać gwiazdami. Tak. To jest nasz cel. Przynajmniej 20 dni. Dobrze, że pierwszego dnia nie pojawia się ten jeleń cyklop. To jest szczęście. To znaczy, może pierwszego dnia. Pierwszej zimy. Dopiero drugiej się pojawia. Spoko. Zrobimy sobie warownię, przetrwamy. Dokładnie. A tak właściwie nie wiem, czy był jakiś update tego Together ostatnio? A wiesz co, nie wiem. Bo coś widziałem, że się pobierało. Ale a mi nie jestem. Pobierało, a też właśnie dawno nie włączałem tej gry. No nie wiem. Nie mam pojęcia, nie będę cię kłamał, więc nie wiem. Fajnie by było coś nowego, na przykład cave'y, bo nie ma. A to jedno by było u góry, drugi w cave'ie? No, dałoby radę. Mogłoby być ciekawie. Potem jakby ten na dole padł, to można po niego iść. Tak. Dobra, robi się ciemno. To chyba, że się spotkałem później po prostu gdzieś. Można, w sumie... Pierwszą noc po prostu. Ja mogę sobie stać po prostu. Ja mam zapalniczkę tą swoją. Faktycznie. Jak no jestem Willow. No. Ja nie za bardzo. Zbieram przynajmniej trochę trawki. Mhm. Na razie 23 sztuki. A nie miałem znaleźć żadnych patyczków. Patyczków jak patyczków, no ale... O, jest patyk jeden, wow. Patyczki mam w sumie. Ja szukam flinta. No właśnie, kamienik mi chodziło tam. Mhm. Bez niego to trochę może być nieciekawie. Bo tu trochę kamieni jest. Ale bawołów nie ma. No nie ma, na tym nie ma. Od dywa znalazłem ikoniki i końce. Tak? Już? Mhm. Wow. I Maxwella. Co? Gdzie ty jesteś? Na górze, na dole? Przeszedliśmy grę. Jesteśmy mistrzami. Właśnie, pierwszy jestem ciekawy, jak będzie z tym, jak tu będzie brama Maxwella. Czy jest w ogóle możliwość taka? Czekaj, o Flint. Ja jestem na tak północny zachód troszkę. Bardziej na północ. Okej. Okay. Postaram się nie ruszać kamerą w tej serii. Ostatnio za często ruszałeś. Tak. To jest walka z nałogiem. No ale no wiesz, kompas można zrobić, nie? No. Albo jakieś punkty odniesienia. No to brama. Tak. Ale to i tak punkt odniesienia ci nic nie da, bo powiem ci na wschód, na zachód, do góry, w dół, północ, południe, a ty i tak pójdziesz gdzie indziej. Tak. Dobra, jeszcze trochę trawy zbiorę po drodze. Pierwszy raz mam trawy więcej niż patyków. No ja mam 37 trawy. No ja mam 29. Trochę żarcia mam. A zaraz noc się zbliża, ja nie mam jak przeżyć. Ja tam do ciebie powoli idę. A widzisz, gdzie jestem? Nie, jeszcze nie. Teraz typowo prawie na północ. Tam jest taka droga przez tą sawannę. Okej, okay, chyba widzę je. I ta droga potem dochodzi do drugiej sawanny. Sawanny, pustyni. Cholera. Muszę torcza sobie zrobić. I to nie jednego. Bo one z automatu się wymieniają, co nie? Tak. No super, sobie mogę zbierać. Potem w takie... Aby ci to wytłumaczyć najprościej. Idziemy tam... Sawannu. O, widzę cię, super. Spoko. Jestem na rozstaju dróg. Tam jest kamień. Ja mogę kilo zrobić, jak chcesz. Możemy... No spoko, ja tylko jeden flint.
No dobra, mogę stać koło ciebie. Chodź tu. Czekaj. Pikaxe? Świetnie, domofon mi dzwoni. Zawsze na propsie. Słychać to? Nie. Aha, to spoko. Znaczy teraz tak. A, smutne. Okay. Gdzie ty jesteś? Tu. Czekaj, bo tu. Ty, bida. Bida ci powiem, znam to kamyka. Tu są gdzieś indziej kamienie, ale najlepiej by się ten ze złotem przydał, co nie? Mm-hmm. Daj najwięcej flintów. Dokładnie. Okej, okay. Czekaj. Jakoś nic nie widzę. I też właśnie patrzę na tą mapę, patrzę. Zbieram tą trawę, już prawie nie ma miejsca, no ale... Właśnie, na mapę muszę patrzeć, bo nie widzę trawy. Tam no jest jakaś polanka. No a tu w dół masz Maxwella. Pokaż. I te gońce, czekaj tu. Wolę iść powoli. O, widzę. No, widzę. Na dobra. Mapie. No i o, słyszę tu jedną. Czekaj, tu jest jakaś dziura. Tu fajnie się tak chodzi po ciągu, nic nie widzisz. Tak, widzisz tylko 5 cm przed sobą? Okej, okay, już dzień. Okej, okay. Dobra. Jak chcesz, to ci mogę podarować prezent. Axe. Okej. Okay. Czekaj, chodź. No. Give. Okej, okay, dzięki. Pościnam sobie. Tak, pójdę kamienie zbierać w takim razie, żebyśmy mieli. Żebyśmy mogli już się jakoś powoli zaadoptować. Mnóstwo jest tych statuł, aż sobie obrócę kamerę specjalnie. Co? Dużo jest tych statuł. No wiem właśnie. Dużo marmuru będzie. Nie można rozwalić. No. Marmur, na co nam się zda? Na zbroję najlepszą w grze. Ma to sens, powiem. Tak, to ma sens, to ma sens. Tylko, że jest minus w tej zbroi, że, że jesteś strasznie wolny, jak ją nałożysz. Dobra. Ten z nas będzie robił za osła, który będzie stał. Tak. Pająki, żaby, wszystko dookoła. Tylko bawołów nie ma. No. A dobra. Tak to dużo trawy. Przesadzić patyki później. Pika w Marable Suit. Co to jest? To jest ten arbor najlepszy? Tak, spoko. Aha. Może być. Tylko szkielet to znalazłeś? Mhm. No, to 67 fajnie. Odporności. Bo to dużo nawet. A to ja się na tym już nie znam. O, następna jakaś statua. Tak? Mogę kilofem w nią walić. No wiem, to może zniszczyć, bo z tego wypada marmur. A 12 marmura na zbroję taką. O, mam już 2. Wiem, że z taką zbroją i z kaskiem futbolowym możesz normalnie się bić z gigantem, także w ogóle nie odchodząc, bez żadnej techniki. I przeżyjesz to. Tak, coś to wiemy, kto nas będzie bronił. Ty, ja raczej ty. Ja tak próbowałem na DLC, to był błąd. Tak, bo w lato to było. I nie tyle, co mnie ten gigant, ten muchosmok, czy tam jak to się nazywa, bił, tylko przegrzanie. I przez to padłem. No, nie no, dobra. Zdarza się, no wiesz, tak. Nie? Wow, dobra, zrobię sobie drugą siekierkę. A ja tu szukam, cały czas zbieram, żadnych kamieni nie umiem znaleźć. No w sumie chodzę po normalnych terenach, no ale... Myślę nad placakiem. Może zrobić. Survival. Backpack, zrobię. Jeden, jak ciebie spotkam, to ci zrobię drugi. Okej. Okay. Mięso potwora, wow. Tu się coś biło. No zabijesz już coś. Ratuję. No właśnie nie. Achievement unlocked. Widzę królika, he. Kurna. Powiedzcie, że... Wszystkiego to jest dużo. Tylko, że ja mam bardzo mało miejsca już powoli. Aha. O, wiem co zrobię. Łopatę i będę wykopywał nam te patyki, żebyśmy mogli sobie już koło bazy postawić od razu. No. Ale zielony jest, mądry. Inteligentny człowiek. Bieda, że nie mogę zrobić sobie włóczni, ani logzuta. Ale no trudno się mówi. Muszę mieć science machine do tego chyba. No to ja ci mogę zrobić. Bez niczego, nie? Mhm, ty możesz. Tylko ja teraz bym szukał tych kamieni głupich, bo tu jest ślepa uliczka w jednym miejscu. W tej ślepej uliczce moglibyśmy się zakwaterować jakoś. Aha. A mam właśnie do ciebie pytanie. No? A dywany można odkopywać? Tak, można. Powrotem? Tak. No to patrz, ile dywanów mamy. No właśnie, kolejne dywany. Cześć. O. Indyk. Ja i stąd. Uciekł ci chyba.
Trawę zazbieram normalnie. Gdzie idziesz tutaj? Jestem. Ło! Spoko. Jak żeś go załatwił? Tak. Mistrzowski poziom. Kontra moja amatorszczyzna. Wow, a tu znowu głód mały. Tak, ja mam dla ciebie coś. Znowu. Girlandę? Mhm. Skąd wiesz? Nie wiem, tak się domyśliłem. Proszę. Czekaj. Okay. Trzeba tych kamieni poszukać. Bo bez tych kamieni, no nie zanocujemy. A patyk tutaj widzę, że nieodkopany. To ja już odkopię. Idę może na wschód. Się będę kierował brzegiem. Tam bardziej na zachód nie idź. Koelefant. Znalazłeś? Tak, ale nie będę rozkopałem już i tak, ale nie będę dalej kopał, bo jest noc i zaraz mi się trop zgubi. Chociaż... O cholera. Spróbuję. Obudziłem konia. Tam wolny jest. Ale na szczęście mnie nie goni. Tak, tylko popatrz się na mnie jak na idiotę i na tym się skończyło. Idę na tą pierwszą. Pustynię czy na safannę, nie wiem jak to okay. nazwać. I tam spróbuję, bo tam było trochę... Jej, znalazłem skałę samotną. Nie spojrzałem, gdzie idzie trop. Ale nie mam kill-offa. I jednego flinta mi brakuje. Dobra, w tamtą stronę? Okej. Okay. Okej, okay, jestem już prawie. Jestem? O, mhm. Cześć. Czekaj, idzie teraz tam. A ty go szukasz? Tak. W głębi duszy mam nadzieję, że to będzie... To ci dam i będziemy kopać te ziemniaki, boże, co ja gadam, skały. Okej, okay. Chodź. Daj mi. Okej. Okay. Nie tak? O tak. Jeden ci brakuje. Mhm. Cześć. Tu są skały koło siebie. No dobra, będę dalej szukał tego, bo chyba z 5 mi zostało jeszcze. O, tu jest kolejny. Patrz, co to. Nic to nam nie da. No tak jak mówię, mam nadzieję, że to jest koelefant, a nie jakiś tam potwór. Ja, mhm. I będzie... I find you. Na pewno, czy to jest... Aż sobie kamerę obrócę. On cię znalazł, czy ty jego? Ja jego. Tylko go nie widzę i się boję tak iść przed siebie. Jest, koelefant zwyczajny, tak. Zaraz będzie ciemno. Udało się, koelefant. Możemy się... A ty możesz w nocy bez problemu kopać, nie? Nie mogę. No to dobra, to musimy się spotkać jakoś. Tak, już idę do ciebie z kolegą. Gdzie jesteś? Idę na sawannę. O cholera, zaraz będzie ciemno. O, kolejny trop, wow. Nie no, może dzisiaj. Słyszę, ale nie wiem, czy to ja. A to twój kolega. Tak. Spalimy go? Wybierzmy sobie jedną skałę i sobie wykopmy. Tu jest skała. Dobra. To ty. No, ty możesz kopać. Dobra. Czekaj. Okej, okay, mamy trochę kamieni. Pasek Actionu mi zakrywa dzień. Ale jest chyba drugi. O, jest. No tak, drugi właśnie, ale coś te dni mi tak powoli idą bardzo. Tak. Tak, bo te dni nieadekwatnie. Te dni idą jakby od momentu, kiedy się pierwszy raz zalogować na świecie. I od ilu jesteś na tym świecie, że tak powiem. Okej, okay, muszę coś zjeść. Mam green mushroomy. Mhm. Upieczone dają coś dopiero. Aha. Czekaj. Na razie to też pójdę tak. Żebyśmy się nie pogubili. No. Gdzieś tu był kamień jeszcze. Tak, jeszcze tam jest. 18%, 17. Okej. Okay. Dobra, dam radę. 3%. Ojej, rozwaliło się. Czekaj, zrobię sobie nowe. No, no okej. Okay. Mam jeszcze. Jestem już bogaty, to mogę. To bogatą zabroni. Po ciemku chodzę, nie boję się. Nie no, chyba cię nic nie zje. Nie no, jak coś to guru. Jak się nazywa? Guru. Guru. Nie no, guru. Mistrzu. Dobra. Czekaj. Jeszcze brakuje mi jeden kamyczek i możemy mieć fire pita już. Mhm. To ja sobie też zrobię, kill off. I trochę pokopię. Ja tu jeszcze trochę pozbieram tych. A chcesz plecak może? No, chcę. Ale już tak proponujesz, no to możesz zrobić. Łooo, ścina. What the f... Jakaś magiczna moc cię wciągnęła. Oj.
Dzyń, 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 dzyń. He, u mnie problem. Ja wiedziałem. Teraz naprawię. Chwila. Dajcie mi chwilę. Ja was wszystkich uratuję. No, come on. Internecie, mój kochany. Co się z tobą dzieje? No, come on. Halo. O, kupa. Dobra, zjem sobie to. Internet, halo, jesteś? Spadaj, nie potrzebujesz jedzenia. Trzeba być twardym, a nie miętkim. O, zestrał się. Oj, jejku. Co się z moim internetem dzieje? Spoko. Myślę, że cięcie i za chwilę się widzimy. Witamy i przepraszamy za krótką przerwę spowodowaną pięknym łączem internetowym. Dokładnie. Dobra. To przed chwilą próbowaliśmy zebrać kamienie. Zebrałeś ten jeden kamień, może? Kamień? Tak, ja jeden zebrałem. No super. Możemy jeszcze bazę gdzieś, mniej więcej. Aha, miałeś mi plecak zrobić. A faktycznie, czekaj, bo uciekam teraz. Walczę o życie. Mhm. Przeżyłem. Wygrałem walkę z życiem. Czekaj, survival, backpack. Żaby zawsze mnie denerwowały. Proszę. Zawsze. No. Takie to istoty. To gdzie się osiedlamy? Na sawannie gdzieś tam? Nie wiem. Wiesz co? Myślę właśnie, czy tu jakieś miejsce, nie szukamy jakiegoś nowego miejsca, bo na tej sawannie królików nie ma dużo. Znaczy, w sumie no. Tu jest trochę niby. Mhm. Takie skupisko nawet, w miarę. Tu mamy trochę królików. Mamy ścieżkę niby. Wiesz co? A może poszukamy czegoś jeszcze? No spoko. Na północ. Mamy plecaki, póki mamy plecaki. Mhm, można. Damy radę, przeżyjemy jeszcze parę dni. Night is coming. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Okej. Okay. Czyli po prostu szukamy bawołów, tak myślę. Wiesz co? No, według mnie tak. Tam, gdzie będzie bawoły i będą pliki, tam będzie idealne miejsce do osiedlenia się. No, po pierwsze obrona, po drugie kupy. Dwie rzeczy w jednym, nie? Możemy wtedy farmy sobie na zimę już zrobić jakieś. Jebany indoor. I tak bym go nie zabił, bo jest noc. Znaczy wieczór. Dobra. Cholera, zaraz będą się robić torcze. O, zapomniałem o ważne rzeczy. Shovel i kop. Aha, no tak. Bo to nam się może przydać. A ja mam? Nie mogę jeszcze zrobić sobie. Nie możesz? Nie. Bo to Science Machine potrzebujesz? Tak. Jaka bieda. No właśnie, Science Machine za ile będę mógł? Potrzebuję złota, no. I jednego kamienia, no ale to wiesz. A im powoli niepoczytalność spada. To jest wzrok. No ja mam 94. Tylko ja sobie mogę zapalić i mi przejdzie. Widzę murowaną ścieżkę. Oflagowane jak plus 18. Tak. Pójdę sobie chyba ścieżką. Ja idę z tobą w takim razie. Okej. Póki jest noc. O! Takie szybkie wszystko, póki... No, zielone są najlepsze. Jak wykopujesz, to one już się tutaj nie odradzą. No i dobrze. Okej. Okay. I tak nie było. W sumie grzyby są mało potrzebne. Mam 4 już. Jest polanka. Wszystko próbuję wykopać, wiesz? Mhm. Może dobra. Kwiatki zostaw. Kiedy się przydadzą tutaj. Torcz. Jeden. Drugi. I nie trzeba, to mogę bez. Dobra. Mm-hmm. Trzeba gdzieś iść. Okej, zaraz będzie taka noc, że nic nie zbiorę, więc to jest ostatnia moja szansa. Czekaj. A teraz sporo kalkulator w głowie. Poprzedni part, że tak powiem part, przed cięciem trwało około 16 minut. Wiem, spokojnie, ja wszystko mam już obliczane. Wow! O cholera! Co to jest? Awe, the fuck? Aha, zobacz jaki tu mamy biom. To jest...
Są, wszystkie te ule są agresywne, czyli wszystkie te czerwone. Aha. Tak, i od razu te pszczoły, osy na ciebie wylatują. To ja myślę, żeby iść na północ. Jest coś jeszcze? Goni nas jedna Franca. No, tam jedna. O, świetliki! Fajnie. Czekaj, mogę je łapać? Tak, musi mieć magnet. One są dobre, bo potem możemy z tymi kaskami chodzić na łupie. To jest dużo świetlików, więc... No, można by to kombinować, porobić. O. Okej. Tu możemy iść dalej? Szukam jakiegoś mojego lasku gdzieś tam blisko. Żeby pozyskać trochę węgla drzewnego. A słyszymy coś już? Trzeba myślę najpierw o krokpocie, no nie? A w sumie? Nie pomyślałem. O. Norma. Kurczę, surowców mamy. Aha, no już tu już się skończyła północ. No tak, to jest po prostu dalsza część. Ale to już nie północ. Lecz... No, tylko... Co? Aż się sobie obrócę? Yeah. O, jest ta duża. Wieża? Czekaj. Któryś zostanie? Ja myślałem. Ja się bardziej boję tego, co się obudził tam, tego dużego. Mm-hmm. On jest fajny do ścinania drzew. Chester. Masz? No. Co tu jest? Faktycznie. Możesz sobie wziąć? Nie wiem. Nie, no weź sobie. Okej. Okay. Jesteś bardziej ogarnięty, więc sobie się bardziej przyda. A ile nie. O, przyszedł. Spoko? Może być coś w środku? Nie, chyba nie. A fajnie by było takie coś. Czekaj, tu mamy biom, na który nie można iść. Tu, po lewej stronie, jest sawanna chyba też. O to chodzi? Nie. Nie, to jest ta, już tam byłem na misję, ma? Aha. To kurczę, teraz mamy dylemat, gdzie możemy się umieścić. No ale szukamy? Mhm. Ten odcinek będzie taki poszukiwawczy. Tak, myślę, żeby do góry pójść. Do góry w sensie... Ja no właśnie tam gdzie idziesz. O, mamy piękny las. Można by go ściąć trochę. No, można by go spalić. Piroman. Dobra, ja go zetnę. Okej. Okay. A ja, trochę. Żeby zaoszczędzić czasu, idę poszukać jakiegoś miejsca na górę. No może się uda, bo wiesz... Bo wreszcie by można gdzieś się umiejscowić. I tak to chodzimy trochę jak bezdomni. Dokładnie. Ludzie bezdomni. Widzę tylko ule. A normalne? Tak, normalne. O, kamyki. To luźno damy radę. Świnia! Wypraszam sobie. A co, a wiem jaki to jest biom. To jest ten z drzewami takim... No, to nie za bardzo. Kilka świn tutaj jest. Dwa domki na razie znalazłem. No i tyle w sumie. W sumie mamy teraz no, dalej ciężko. Bo nic nie mamy fajnego. Tak. Gdzieś się umiejscowić. Chyba wracamy na tą sawannę. Tak na tą pierwszą koło teleportu? Tak, tak, tak. Chyba, że... Wiesz co możemy zrobić? Tam no. Się umiejscowić. A tą całą sawannę przy teleporcie zwiedziłeś? Tak. W sumie nawet jeszcze sprawdzę jeszcze raz. Tak, całą. A w prawo niby jest jakaś droga. Kurczę. Czekaj, bo ja po drodze teraz idę, może znajdę coś. A wiesz co, może do tego Anusa wejdziemy? O, bagna znalazłem. Nie chcę tam wchodzić jeszcze. Już lecę. Zawsze ty marzyłem, żeby bagno się wdupsić. Tak. Niektórzy uważają, że bagno to jest dobre miejsce na osiedlenie się. Dużo obrony, ale jakoś tego nie widzę. Dopóki nie dostajesz macku w dupę. Tak. Okej, okay, las się kończy. No ja i właśnie... mamy miasto świni, tak mi się zdaje. Czy... Tak. Doszedłeś gdzieś fajne miejscowa? Ale tam nie będzie królików za to. No. Hmm. O, król świń, ale on tam... Chyba, że... Wiesz co, można pokombinować? Tam gdzieś przy mieście świń się osiedlić, może tam gdzieś będzie sawanna, czy tam już koniec mapy kompletnie. No właśnie patrzę. To gdzie ty poszedłeś, żebym mniej więcej szedł w tym kierunku? Ule. A to nie musisz, bo tu jednak nic nie ma. Dalej jest. To jest tylko taki skrawek... jakby to powiedzieć, zielonego terenu. A dookoła no, sam mroczy las. No i dalej bagna. Są flinty. O! Dobra, tak. Usypiającą lotkę dostałem. No, spoko. Świnia. Mogę ją zabić, jak chcesz. Nie, po co?
Nie no, tak dla sportu na przykład. W sumie można. I potem jej chaty rozwalić. To się nazywa skurwysyństwo. Trzeba stopnia. A coś mi przelagowało. Zjem sobie marchewkę, okej. O, grzyby. Ale nie mam łopaty. A to bez łopaty sobie weź. No wiem, ale są jakie? Zielone, czyli tylko wieczorem? Czy w nocy? Już nie pamiętam, w nocy chyba. Wieczorem niebieskie, czy jakoś tak. Też mam zielone. Wiesz co? W takim razie... Co to jest? Aha, to jest kamień. Jak to dziwnie wyglądało za drzewem. To może zmierza już w kierunku tego. O, nasionka dzięki. Ale już czas chyba się pożegnać. Tak, też tak myślę. Więc w nocy nie będziemy wam pierwszej nagrywać, po prostu to będzie pójście w dół. Jedna wielka podróż. Więc razem ze mną był Basker. Dokładnie. A ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Na razie, cześć, pa. Cześć.